moi drodzy, najwyraźniej PZPN lekceważy sobie całą sytuację. Do dziś nie skontaktował się ze mną nikt ze struktur Polskiego Związku Piłki Nożnej, a ja mówię obiektywnie i szczerze. Czekam do poniedziałku. Po poniedziałku czas mija, bo ja też potrzebuję pewien czas na zorganizowanie drużyny na mecz z Wyspami Owczymi. Wtedy tylko jestem w stanie wziąć odpowiedzialność za wynik i za wytarganie tego remisu na siebie. Także zobaczymy, co coś przyniesie. Na dzisiaj widać PZPN-owi jest dobrze tak, jak jest.